Niemal 60% więcej dla posłów, 78% dla ministrów i o 100% większe uposażenie dla prezydenta i premiera. Inicjatorami podjęcia w ogóle tego tematu była opozycja. Myśmy się na to zgodzili. Przez kilka dni prowadziliśmy na ten temat rozmowy. Po drugie, to opozycja chciała, żebyśmy to zrobili teraz, w połowie sierpnia, i żeby nie przeciągać tej sprawy na wrzesień. To nie jest projekt Platformy, tylko PiS-u, poparty przez inne partie opozycyjne. Uważam w sposób niezrozumiały i niewytłumaczalny. Tak wygląda przerwanie milczenia przez szefa Platformy. A milczał ponad 50 godzin. Od piątku ani razu nie uzasadnił, dlaczego przekonywał swoją partię, by razem z PiS-em przyznała sowite podwyżki politykom. Teraz w tył zwrot ma zrobić Senat na prośbę tego samego szefa PO. Jak widać, te rozwiązania absolutnie nie spodobały się opinii publicznej. Polacy powiedzieli wyraźnie, że to nie czas i pora, by tę kwestię w tej chwili regulować. Senatorowie nie są ślepi i głusi na opinię publiczną. Odrzucenie podwyżek tu w Senacie głosami opozycji ma pozwolić Koalicji Obywatelskiej uniknąć wizerunkowej i politycznej katastrofy. Musimy pamiętać o skromności.